Nocosfera to alternatywny wymiar, będący jednym z rodzajów przedsionka piekieł. Jednak w przeciwieństwie do przykładowego limbo, nie trzeba wcale umrzeć, by się do niego dostać. Co więcej, przebywają w nim w lwiej części osoby wciąż żywe w naszym realnym świecie. Po śmierci do nocosfery trafiają wyznawcy skrajnie okultystycznych sekt, transformując się w odrażające, często bardzo niebezpieczne monstra. W naszym wymiarze istnieje tylko kilkanaście rozsianych po całym globie portali, prowadzących do nocosfery. Wszelkie te międzywymiarowe przejścia byłyby już zapewne dawno okupowane przez rządy czy korporacje, gdyby nie waleczna grupa komandosów, która, łącząc swe siły, stanęła na straży portali, jak i wiedzy o istnieniu samej nocosfery. Czym jest więc nocosfera i do czego i komu służy? Wymiar ten, choć skrajnie nieprzyjazny człowiekowi, stanowi swoistego rodzaju bazę wypadową dla wtajemniczonych w jego realia najemników i komandosów. Na przestrzeni całej nocosfery, której powierzchnię można wielkościowo porównać do wielkości Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozlokowane są placówki, w których członkowie wspólnoty mogą odpocząć od realiów naszego świata. Często więc dochodzi do sytuacji, że gdy jakiś najemnik jest ścigany przez organy władz państwowych na Ziemi, zaszywa się on w nocosferze, aby przeczekać kosę. Nie znaczy to jednak, że wymiar ów jest w pełni skolonizowany. Jak do tej pory w wspólnocie komandosów udało się okiełznać zaledwie 4% tego piekielnego półświatka. Często również na wspomniane wcześniej bazy przeprowadzane zostają ataki przez różnego rodzaju bestie, czasem kończące się nawet totalną masakrą najemników. Póki co, na próżno, definiować typy maszkar zamieszkujących ten wymiar. Jest ich po prostu zbyt wiele, w tym jeszcze dużo nieodkrytych. Dzielić je za to można pod względem skali zagrożenia, która jak dotąd sięga od 1 do 38, przy czym już dziesiątka oznacza potrzebę użycia amunicji kalibru 50. Komandosi przebywający w nocosferze dzielą również przeciwne im potwory pod kątem inteligencji, zwinności, siły czy toksyczności, a na niektóre spirytystyczne okazy przeznaczone mają osobny rodzaj amunicji, ale niestety nie mogę rozwinąć dokładnie tego tematu z powodu braku informacji mi udostępnionych. Jednak pomimo całego sowitego bestiariusza otaczającego bazy najemników, na ogół we wnętrzu najczęściej podziemnych placówek panuje spokój. Będąc spoufalonym członkiem wspólnoty, można w takich miejscach porządnie zjeść, napić się czegoś mocniejszego, porozmawiać, pohandlować, dozbroić się, czy po prostu odpocząć. Nie w każdej jednak bazie jest to takie proste, ponieważ nawet pomimo otaczającego piekielnego rozgardiaszu panującego w tym wymiarze, na przestrzeni wspólnoty komandosów pojawiły się rozbieżności poglądowe, prowadzące do powstania 6 oddzielnych frakcji. Frakcje te, choć odmienne, są ze sobą na szczęście pogodzone i jak dotąd nie doszło między nimi do żadnych niesnasek. Nie mogę niestety opowiedzieć o każdej z nich. Masters jak dotąd przekazał mi informacje na temat dwóch najważniejszych. Freestalkers Harbor, do których można powiedzieć, że przynależy, oraz West Shores Black Heaven. Pierwsza z nich, FSH, ukrywająca się pod kryptonimem Fabryki Serów Homogenizowanych, jest pozbawionym hierarchii zlepkiem wszystkich wolnych strzelców wśród najemników
i płatnych zabójców. Innymi słowy, grupą tak zwanych komandosów niezrzeszonych. W tej bazie nikogo nie obchodzi twoja przeszłość. Nieważne, czy byłeś wcześniej czy pracownikiem GRU, czy amerykańskim żołnierzem, czy też członkiem Hamasu. Nieistotna jest twoja przeszłość. W tej przystani zawsze będziesz mile widziany. Stąd też znamienne motto FSH. Kto pyta, ten błądzi. Pomimo jednak luźnego charakteru placówki, podczas ataku zewnętrznej fauny, personel, jak i wszyscy goście, są regulaminowo zobowiązani do zażartej obrony. I swoją drogą nie słyszałem jeszcze od Lisa, żeby ktoś kiedyś odmówił, bo przejęcie bazy przez monstra równa się zwyrznięciem wszystkich istot ludzkich w środku. Druga z kolei, Black Heaven, jest już pełnokrwistą frakcją zrzeszającą byłych żołnierzy i najemników krajów NATO. Członkowie tej grupy mają własny schemat działań, ustalone cele operacji w nocosferze oraz naszywane na mundury godło. Uchodzą oni za najbardziej proceduralną stronę, nastawioną na regulamin i dyscyplinę. Jak mi powiedział sam Masters 15, najłatwiej ich poznać po tym, że nie trzymają palca na spuście. Krótko mówiąc, niczym armia nowego wzoru Cromwella. Pomimo tego, że mój serdeczny kompan za nimi nie przepada, uznaje ich wkład w tak zwane Joint Operations i wie, że bez tuneli tranzytowych, które wybudowali pomiędzy niektórymi bazami, ciężej byłoby przeżyć w tym wymiarze. Tak jak mówiłem na początku, w nocosferze nie ma miejsca na kłótnie i wojnie. Trzeba sobie za wszelką cenę pomagać. Przejdźmy zatem do drugiej najważniejszej rzeczy, którą wykonuje się w nocosferze poza siedzeniem w bazach, czyli do specopsów. Wymiar ten jest w końcu rajem dla przeprowadzania na jego terenie różnorakich operacji. Czy to rajd polegający na wybiciu legowiska jakichś maszkar, czy to ekscytująca eksploracja licznych systemów jaskiń, zawsze jest mnóstwo rzeczy do roboty. A biorąc pod uwagę fakt, że nocosfera obfituje w masę lukratywnych, a przy tym niespotykanych na Ziemi surowców, można założyć, że lepszego miejsca dla szukających wrażeń komandosów znaleźć nie można. Codziennie na terenie tego wymiaru przeprowadzanych zostaje wiele takich akcji, tak samotnych jak i drużynowych. Wszystko celem zaprowadzenia tam porządku, wzbogacenia się lub po prostu przeżycia niezapomnianej przygody. Do najsławniejszych bywalców nocosfery należą m.in. Kapitan Price, Hank czy John Wick. A to już chyba najdobitniej pokazuje, jak mainstreamowym miejscem dla najemników jest ów wymiar. Na koniec poruszę temat przejść prowadzących do nocosfery. Jak można się domyśleć, wszelkie portale tam prowadzące są dobrze ukryte, lecz, jak zapewne zdołaliście się już domyśleć, sami byliście świadkami położenia jednego z nich. A mianowicie, we vlogu numer 23, lepiej znanego jako vlog pożegnalny, Masters 15 tamże zanurzył się w bagnie położonym w... na wschód od... Oprócz bagna, słyszałem jeszcze od Lisa o drugim portalu, mieszczącym się rzekomo w windzie szkoły podstawowej, położonej w... Jednak to przejście zostało już ponoć w nocosferze zamknięte. Niestety, moi drodzy, to na razie wszystkie udostępnione mi przez Mastersu informacje na temat nocosfery.
Jeśli chcecie usłyszeć więcej lub macie jakieś pytania, proszę je zamieścić w komentarzach, a wtedy ja spróbuję skontaktować się z Lisem i wywiedzieć nieco więcej o tym fenomenie. Istnieje jeszcze jedna teoria, którą chciałem ogólnie omówić. Otóż, być może pamiętacie, jak w ostatnim odcinku Mastersu 15 powiedział takie zdanie: rok czasu temu. I to pozwala nam się już domyślać, iż w nocosferze panuje zupełnie inne pojęcie czasu, inne pojęcie czasoprzestrzeni. Ale to jest tylko kolejna mglista teoria. W kwestii harmonogramu wrzucanych tu filmów, następne wideo będzie prawdopodobnie dotyczyło teorii spiskowej na temat, czy Mastersu 15 jest utopcem i dlaczego nim może być. Okej, to by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że ten filmik rozjaśnił wam nieco więcej na temat tego tajemniczego wymiaru, jakim jest nocosfera. Zapraszam do kolejnych materiałów, które pojawią się już wkrótce. Z tego, co się dowiedziałem od mojego szanownego kompana, każdy mógłby się tam dostać, ale czy wszyscy byliby gotowi na takie poświęcenie?